Jeśli te dwa naprawdę takie spektakularne przedsięwzięcia, czyli pierwszy gigantyczny transfer socjalny 500+, i drugi, to co się nikomu nigdy nie udało, a zawsze zostało ogłaszane, czyli program mieszkaniowy, jeśli to zostanie wdrożone w życie, przynajmniej ten M+, z takim efektem, z takim sukcesem, czyli rzeczywiście realizowany jak 500+, no to moim zdaniem mamy delegitymizację III Rzeczpospolitej, to znaczy mamy rzeczywiście kompromitację, bo to oznacza, że spiskowa teoria dziejów, podstawowa Prawa i Sprawiedliwości, okaże się po prostu prawdziwa. Chyba, że rację ma Helmut Kohl, który mawiał, socjaldemokraci mogą... próbował wprowadzać wcześniej, przecież za poprzednich rządów próbował wprowadzać program mieszkaniowy, to się nie udało, więc wiesz, no to nie jest tak, że... Program mieszkaniowy jest najtrudniejszy do uchwycenia, rozłożony na lata, tego się szybko nie zrobi. III Rzeczpospolitej, natomiast wszystkie kolejne rządy III Rzeczpospolitej, tak zwane elity III Rzeczpospolitej, co oczywiście w wydaniu PiSu jest zawsze opakowane w taką paranoiczną wersję, że to spisek, układ i tak dalej, ale naprawdę Kaczyński będzie mógł wyjść do ludzi i powiedzieć, oni wam nie dali, bo wam nie chcieli dać. Ja przyszedłem i od razu to znalazłem w budżecie. Tylko ja jestem tu wiarygodnym politykiem. Bardzo ciężko ale będzie... Ale dlatego 2007 też obiecywał, że to da i tego nie dał, więc jakie były powody tego, że wtedy nie udało się... Takie były powody, że to jest populista, który takie rzeczy robi oczywiście przy okazji, bo wtedy robił najbardziej neoliberalny rząd, a dzisiaj robi najbardziej socjaldemokratyczny. Jakim będzie robił jutro, to tylko wyłącznie zależy od tego, co jego ludziom akurat przyjdzie do głowy, a on, który kompletnie nie myśli o takich sprawach, gospodarza. Nie dlatego wszedł do polityki i nie dlatego ją robi tak, jak robi i tak dalej. Więc tu ja nie mówię o intencjach Kaczyńskiego. Ja mówię o tym, jaką politykę realizuje, jakie będzie miała konsekwencje polityczne i gospodarcze. Może mieć takie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.